Magdalena Pecka, dobry wieczór. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Ten tydzień idealnie wpasuje się w przysłowie w marcu jak w garncu. Początek tygodnia był dość wiosenny, lecz środa będzie chłodniejsza. Napływać będzie do nas chłodne powietrze z kierunków północnych. Front atmosferyczny przyniesie opady przelotnego śniegu z deszczem i deszczu. W górach popada sam śnieg. Będzie nieco chłodniej z temperaturą od 4 stopni na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tu 7 stopni. A teraz sprawdźmy, co czeka nas w naszym regionie. Noc pochmurna z przelotnymi opadami śniegu, śniegu z deszczem i samego deszczu. Dość chłodno na termometrach od minus 2 stopni w Jeleniej Górze do 1 stopnia na plusie w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek będzie jeszcze dość pogodny i słoneczny, to w drugiej części dnia wkroczy front atmosferyczny i już musimy spodziewać się opadów. Samego deszczu na nizinach, w górach popada śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4 stopni w Kłodzku, Jeleniej Górze do 7 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli rosło i w południe wyniesie 1001 hektopaskali. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami jednak jeszcze może być porwisty. Biometr początkowo będzie korzystny, to w drugiej części dnia pogorszy się do niekorzystnego. Tak samo będzie z warunkami drogowymi. A więc przed nami epizod zimowy, lecz wiosenna aura powróci do nas podczas weekendu. Na dziś to wszystkie informacje o pogodzie. Życzę Państwu spokojnego, udanego wieczoru. Do zobaczenia.